Cześć i czołem. Dzisiaj witam się z Wami z kuchni. To jest dosyć nietypowe, ponieważ ja generalnie nie lubię gotować. Może nie to, że nie umiem, ale nie lubię. Natomiast dzisiaj postawiłam sobie wyzwanie przygotowania banicy. Pomysł generalnie zrodził się już jakiś czas temu, więc teraz w końcu zebrałam się w sobie, żeby się tym zająć. I pokrótce Wam powiem, co do tej naszej banicy będzie nam potrzebne. Ja oczywiście jedną łatwiznę i ciasto filo po prostu kupiłam gotowe. Wszystkie te produkty, które będę Wam pokazywać, one są dostępne w Auchan. I nie mówię tego po to, żeby reklamować tutaj ogarnąć sieć sklepów, ale żebyście wiedzieli po prostu, gdzie ewentualnie te wszystkie składniki dostaniecie w jednym miejscu, żebyście nie musieli na przykład nie biegać po 5 różnych sklepach. Więc tak, ciasto filo kupiłam 2 opakowania, ponieważ w moim przepisie w teorii jest 10 arkusza, w jednym opakowaniu jest 7. Mamy też serfeta, ten jest owczy, kupiłam też naszą polską podróbkę, fety. Prawdopodobnie zmieszam, że tak powiem, oba sery. Potrzebujemy też szpinaku, ponieważ to będzie banica ze szpinakiem. Tutaj już wcześniej przygotowałam sobie szpinak. Jest to szpinak mrożony, który wcześniej sobie troszkę rozmroziłam. Następnie patelni podgrzałam olej, na to wrzuciłam dużo czosnku, im więcej tym lepiej. Do tego dorzuciłam potem szpinak. Następnie to wszystko wystudziłam, dodałam śmietanę i jedno jajko. Więc to już mamy jakby jeden element wsadu do naszej banicy gotowy. Co jeszcze będziemy musieli przygotować i co już, że tak powiem, zrobimy wspólnie, to sos, którym będziemy smarować arkusze ciasta filo. I do przygotowania tego sosu potrzebujemy jogurtu. Ja wzięłam jogurt grecki. Będziemy potrzebowali mocno gazowaną wodę oraz oliwę. Teraz po szybko, że tak powiem, to przygotujemy. Proporcje sosu są mniej więcej takie, że potrzebujemy około pół szklanki każdego z produktów, czyli pół szklanki jogurtu, gazowana woda i jeszcze oliwa. No i to musimy oczywiście wymieszać. Ta mikstura będzie nam też potem potrzebna na koniec, ponieważ będziemy nią smarować już zawiniętą banicę przed tym, jak ona sobie wyląduje w piekarniku. To teraz jeszcze ostatni etap przygotowań. Czyli musimy pokruszyć nasze sery. No sobie możemy fetę podziabać po prostu widelcem. Jeśli chodzi o przyprawy, to w tym sosie szpinakowym, który już wcześniej przygotowałam, dorzuciłam po prostu trochę soli i więcej pieprzu. Specjalnie nie dawałam więcej soli, dlatego że sery generalnie są słone, więc żeby po prostu nam nie wyszła z tego solanka. Także pod tym kątem tutaj musicie, że tak powiem, według uznania. Ser jeszcze podprawię odrobiną ilości pieprzu. Tak. O, na oko. I teraz do sera wbijamy jeszcze jedno jajko. I mieszamy. No i dobra, teraz kolejny etap tworzenia naszego farszu do banicy, czyli łączymy sobie nasz sos szpinakowy z serem. Teraz zaczyna się największa zabawa, to znaczy będziemy smarować nasze arkusze ciasta filo tym sosem, który przygotowaliśmy wcześniej i będziemy je zawijać. Ponieważ przepis, który otrzymaliśmy, jest to przepis od Wieśka Wróblewskiego ze sklepu Bałkańskie Smaki, nie tylko, który jest też utytułowanym kucharzem, który specjalizuje się w kuchni bałkańskiej i on rekomendował, żeby to ciasto filo po prostu zawijać i robić takie tradycyjne ślimaki. Więc ja stwierdziłam, że pójdę też w tym samym kierunku i w ten sam sposób tą naszą banicę przygotuję. Ale można ją też przygotowywać po prostu w ten sposób, że kładziecie ją na płasko i na po prostu warstwowo układacie szpinak i arkusze ciasta filo. Więc jeśli nie chcecie bawić się w zwijanie, to jest to jakaś tam opcja alternatywna. No dobra, to ja tu sobie wymieszam ten nasz sosik i zaczynamy smarować. No już tak, jak widzicie, ciasto mamy ładnie wysmarowane tą naszą miksturą wody gazowanej, oliwy i jogurtu greckiego. Więc teraz możemy nakładać na nasz pierwszy arkusz farsz. No dobrze, pierwszy arkusz mamy już gotowy i zaczynamy formować naszego ślimaka. Zaraz do niego dołączę kolejne.
Na razie mamy takiego maluszka tutaj, a za chwilę będzie nam się on powiększał, tylko musimy cały proces z tym przedmiotem, widzieliście, jeżeli smarowanie, faszerowanie i zawijanie powtórzyć jeszcze jakieś razy, aż nam tutaj zrobi taki wielki ślimak. No dobra, nasza banica jest gotowa, więc wrzucamy ją do piekarnika. Tu? Ma! Ponieważ zostało nam jeszcze kilka arkuszy ciasta filo, to stwierdziliśmy, że dorobimy jeszcze sobie jeszcze więcej banic, tylko że teraz zrobimy takie malutkie. I do wsadu, ponieważ już nam się skończył szpinak, to postanowiliśmy dać pesto. Jest to pesto domowej roboty, pesto z czosnku niedźwiedziego. Latem z teściową wpadłyśmy na szatański pomysł, żeby zakupić 5 kilo czosnku niedźwiedziego, świeżego. I teraz teściowa namiętnie go przerabia na pesto, więc stwierdziliśmy, że w sumie pesto będzie też dobrze pasować do takiej banicy. Jest tutaj też trochę strafeta, wbiłam jajko, jest też deska szpinaku, więc to będzie taki miks, ale sądzę, że do banicy też będzie git. Nasze banice będą się piekły przez 35 minut. Ta, która jest już w środku, ta duża, ona już się piecze jakieś prawie 15 minut. Te małe zaraz do niej dołączą. I ogólnie banice powinny się piec około 35 minut i kolejne 10 minut powinny jeszcze zostać na chwilę w piekarniku po tym, jak już się go wyłączy. Także tak to mniej więcej wygląda. Sami zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Już bym zjadła. No dobra, nasza banica, ta pierwsza wielka w formie ślimaka już jest praktycznie gotowa, także zaraz ją będę wyciągać. Te mniejsze ślimaczki jeszcze muszą chwilę dojść w piekarniku. Ale jeszcze parę słów o tym, że już od jakiegoś czasu w Polsce można kupić sporo bałkańskich produktów i nie tylko tych takich, powiedzmy, trochę słabszych, jak na przykład Podrawka. Dla mnie akurat produkty Podrawki, jeśli chodzi o Iwarę, są średnie. Ale właśnie w bałkańskich smakach nie tylko, na stronie internetowej możecie kupić na przykład ajwary Wipro, które są bardzo dobre i które sami też praktycznie za każdym razem, jak jesteśmy na Bałkanach, to sami przywozimy. I link do sklepu znajdziecie w opisie filmu, ale również wchodząc bezpośrednio przez stronę naszego bałkańskiego sklepu, tam na głównej stronie znajdziecie duży baner bałkańskich smaków nie tylko, ale też w zakładce z produktami też znajdziecie odnośnik do ich strony. No i zapraszamy Was na zakupy, mają tam naprawdę same pyszności. No i tak się prezentuje nasza banica. Troszkę ona się nam tutaj teraz rozrosła, bo ten farsz trochę rozpłynął się w środku już tych naszych kawałkach ciasta filo. No i co, za chwilę będziemy próbować. Będzie test smaku, nie wiem czy ja go spróbuję, czy ja spróbuję banicę. Może tutaj, gdzie jest bardziej miękka, uda mi się ją ugryźć, ale wygląda, powiem Wam szczerze, jak prawdziwa. Wyszło. To na pewno możemy powiedzieć. Nie wiem, czy nie powinno na pewno rzeczy dłużej jeszcze pobyć w piekarniku, chociaż w sumie ta zewnętrzna warstwa jest taka chrupiąca, a w środku ta banica jest taka naprawdę mięciutka i myślę, że też farsz jest w miarę dobrze doprawiony, także czuć, że jest ser, czuć, że jest szpinak, że smacznego.